Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mad Max. W kolejnym odcinku, który zaczynamy, tak jak wspomniałem na koniec poprzedniego, od razu od rozpoczęcia misji fabularnej, dzięki której zdobędziemy wreszcie silnik V8. Scrotus is tearing up the town for you. We gotta get out of here. I won. The prize. Where is it? If you help me. My daughter. You gave me the chance to free her once. She ran, aided by the old man. I never helped you. Don't. I see what's behind the crazy in your eyes. I will help you find what you seek. And then you will bring me my child. The big chief. I need it. Now. Through here. In Stankum's garage. You'll have to drive it out of there. I'll find you after. And you will do right by me. Now go! Starca? No, to nie duch, a to nie do duch, a nie Bóg. Ej, ale widzę, już niezła legenda a propos Maxa nad mieście krąży. No chyba, że to było a propos, chociaż nie. Nie. Jakby było odwrotnie, to może by było a propos Scrotusa, a... to raczej o Maxiu. Ale wiecie co, bawi mnie tylko to jedno stwierdzenie w zdaniu Scrotusa z poprzedniego odcinka. Zarąba, ukradłeś mi wóz. Twój wóz? Mój wóz! Moja ziemia, moja... władza, moje, mój wóz. Coś tam, coś tam. To jest... Ja tak bardzo chciałem brać te słowa na poważnie, ale patrząc po tym, jak co się dzieje teraz na Ukrainie i tak naprawdę biorąc pod uwagę tylko to, że Putin tak naprawdę robi dokładnie to samo, to ciężko mi brać na poważnie takie słowa. Tylko, że Putin sobie najpierw wymyślił, że to jest jego ziemia. Czy tam ona kiedyś była Rosja, a teraz jest Ukrainy. Bo była nie, mieli, byli, nie, byli niepodlegli, poleciała historia, a nagle się Putinowi zachciało skarbów tamtej ziemi, której na początku Rosja nie chciała. No i teraz to, i teraz mamy taki cyrk. Dobra, jak pójdę tędy... O, pięknie, pięknie. Pięknie. I to jest on, i to jest ta brakująca część. Czyli tutaj gdzieś będą te... Jeszcze dwie paczki złomu i... O, kółko zrobiłem chyba. I strzępek... Tak, i strzępek historii. Dobra, to się muszę rozglądać, bo wątpię, że będę miał tutaj dostęp później. W sensie, no powinienem mieć tutaj dostęp. A, czekaj, to trzeba wysadzić. To muszę wziąć ten kunister. O, dobra. Tamten się respi, więc w razie czego mógłbym po raz kolejny sobie go wziąć. Bum. No, to się nazywa spóźniona reakcja. Czy spóźniona reakcja. To się nazywa słabe wyczucie czasu. Trofea? Ty to nazywasz trofeami? Co za pojeb? To jest jakiś żart. Wygląda jak rzeźnia, a nie... Dobra, nie. Bez tych... Bez żadnych... rozkmin, po prostu idę dalej. Bo wchodzić w mózg takich ludzi nie ma sensu. Jest V8. Są typy.
Aha, typowi skoczył się atak jakieś 5 sekund wcześniej. Mimo to ja i tak dostałem od niego obrażenia. No. Kurde, nawet fajnie. Nożykiem? No chodź. I dziękuję za nożyk. Dobra, jest to jakiś zło? Ammo do shotguna. Dobra, go mam ściągnąć na ziemię, ale ja się jeszcze tutaj chcę rozejrzeć. Samochód zgniło zęba? Nie. Ten samochód już należy do nas. Nie do zgniło zęba. Dobra, zobaczmy. Jest tutaj coś niecoś. Spaliło w ogóle. A, czyli pewnie nie będzie pewnie paliwa, jak znam życie. Skoro musimy taką trochę okrężną drogę sobie do tego kanistra załatwić. Aha, i ten tego nawet stąd nie otworzę. No dobra. No, bierz ten kanister. Na górę. I z powrotem. Kurde, ale tak liczę, że będzie tutaj jeszcze jakaś ta... Jeszcze ten skrawek historii albo dwie paczki ze złomem. Aż, no dobra. Czyli będę musiał się zająć tym. Generator needs juice to run. Nazywać paliwo soczkiem? W angielskiej wersji? Ciekawe. Dobra, czyli jednak nie auto jest bez paliwa, tylko generator. Popuść. I opuść autko. Let's get this thing to the hunchback. Jedź do klasztoru smażyciela. No dobra. Z ciekawości mogę? Nie mogę zaatakować, czyli wszystko jest takie, jakie być powinno. Ej, nawet tego nie mogę zapalić. Chyba właśnie, żeby nie ten. Żeby nie wzbudzać chyba jakichś podejrzeń czy coś tam. Dobra, czyli gdzieś tam wcześniej ominąłem skrawek historii. No dobra. Wielki wódz jest nasz. Zmiana broni, palniki boczne. No dobra. To co, lecimy. Widzę, że paliwa to mam chyba nieskończoność. No to będę tak z tymi palnikami leciał cały czas. No to bardziej on mi w ten bok wjechał niż ja jemu, ale detal. Ty, dawaj. Spicy. Ale widać, że Zginiozo ma chujowe palniki. No, bo moje palniki nie dość, że są, mają niebieski ogień, to jeszcze w dodatku by ich pewnie rozwalały w moment. Szkoda tylko, że jednocześnie zeżarłyby mi w chuj paliwa. Ja tak mogę po prostu cały czas trzymać te palniki. Bo mi się paliwo nie kończy. Ja co on tak porozstawiał sobie tych ludzi? Co on się spodziewał, że my mu zarąbiemy to auto, czy jak? Bo ja nie widzę innej możliwości. No coś tak, jeśli nie to. No i ja w ogóle eksplodują na nie wiem z czego. O, stary, to nie był chyba najlepszy pomysł. Niech strawią cię płomienie. No, ale teraz byłoby fajnie wykręcić i się dopalić trochę. A nie schodzi mi paliwo, ale w zajebiście małych ilościach. Dobra. Jedź.
Ja nie wiem, czy jak ja używam tych palników, to ja jadę wolniej, czy po prostu przez to, że jechałem po takim średnio strunnym terenie, to jechałem tak wolno. Pewnie! Wjedź mi prosto w palniki! Brawo! Okej, jeszcze nie wjechałem nawet do tej twierdzy, a już dostałem nagrody, ale narzekać nie będę. Jest Chumbacket. Don't get too excited. We need to get the hell out of here. Oh, yes, yes. He's Scrotus, the immortal. He ransacks the Pueblo. Yeah, but he thinks he's going to dismantle you piece by piece. But I will wed the big chief to the angel in a ram, and then we'll see. No, ja widać, że Chumbacket jest podjarany. O, no trójz marzyciela. Po prostu też siądziemy i pójdziemy se spać? Serio? Ale widać, jaki to on jest turboswagerski, nie? Ma totalnie wyjebane we wszystko, nasz kochany Maksiu. Okej, rozumiem, że już minął jakiś czas, tak? Wielki wódz. Mam wielkiego wodza, ale jeszcze nie mogę stąd odjechać. Niczego nie obiecywałem, ale chcę spłacić mój dług wobec nadziei i znaleźć jej zaginioną córkę Glorię. We saw a huge cloud of fire to the south recently by the wall. Could it be the flame coming at last to embrace us? Jest dostępny silniczek. V8 Wielki Wódz. Wielki Wódz, nasz potężny silnik, nasze sakrum tak zaniedbane i porzucone. Święty to prawdziwy grzech. Zawadiaka. Może wyjdę na nadgorliwca, ale te zmiany to o wiele za mało dla wielkiego wodza. Przyspieszenie o 20%. I dlaczego mi spada prowadzenie? Serio, to ma aż takie dopalanie? No to dobra, lecimy. Ty, to może nawet mniej jeszcze wydam, mniej niż te 15 tysięcy. Posłuchaj, jak wielki wódz aż wyje z radości. Nadstaw jednak mocniej uszu, a rozpoznasz w tych dźwiękach niecierpliwe oczekiwanie. Porządny V8. Masywny V8. Szybszy, silniejszy, wielki wódz. Wreszcie zbliżasz się ku doskonałości. Patrz, jak lśni, posłuchaj, jak ryczy. Ile on tu... Ja pierdzielę, jak obu tych tup tu dodaje. I wszystko ze złomu. Potężny V8, wielki wódz. O, gdy zapadnie mrok i wszyscy poza nocnymi jaszczurami będą smacznie spać, uronię łzy szczęścia, gdyż nasz wielki wódz jest tak blisko doskonałości. I ostatni upgrade. Najlepszy V8. Oddajcie cześć wielkiemu wodzowi w jego doskonałej, cudownej postaci. Osiągnął prawdziwie wyższy stan istnienia. Radujmy się. Zwiększenie prędkości V8 o 100%. Jest tuner. Czy tam tuner. Za V6 i V8 maksymalnie ulepszone. No, 4 tuby. Okej, okay, i zarówno prowadzenie, jak i przyspieszenie mam na takim w miarę... Tak, no w miarę na takim samym poziomie. Prędkość maksymalna, o dziwo, spadła trochę, nie wiedzieć czemu. Tutaj wszystko jest dalej na full. Jak teraz założę taran, to atak mam na full i pancerz. Wow! Ej, mocny jest ten V8, najlepszy pancerz, najlepszy taran i przyspieszenie i prowadzenie tylko leciutko poszły w dół. No, leciutko w cudzysłowie trochę, nie? No, ale wiecie, o co chodzi. Jakbym ściągnął mu pancerz, to obrona jest do dupy. Wtedy mam przyspieszenie i prowadzenie na full. No, ale nie, ja tam sobie poproszę o najlepszy pancerz i najlepszy taran, aby mieć maksymalne autko. No, to jeszcze zmienimy mu karoserię, żeby tak fajnie było, na furnace. Tak, na furnace. No tak. W ogóle, kiedy silnik jest wielki, widzicie to?
Jaki Premax coś widzi za niego? Co? Tutaj jest... Czekaj, tu są pasy, które trzymają te rury? Czy pasy klinowe? Nie, nie, pas klinowy jest tutaj. Po co ten pas na zewnątrz? Dobra, nieważne. Okej, okay, jeszcze nie będziemy ratowali w tym odcinku Glory. W tym odcinku jeszcze chcę sprawdzić misję nadziei oraz pozostałe misje poboczne. Starzec. W sensie smażyciel? To jest jedyna osoba, która mogłaby cokolwiek robić na wydmach. There is more for you out there. I saw it when running with my child. A hatch in the ground, leading down to wealth. Perhaps something which will help you. Something which will help you find her. You should be careful. If they knew who you are, what you did to Stenkum. Strzał w ciemno. Nadzieja i Gloria natknęły się na schronienie. Jakiś metalowy włas do połowy zasypany piaskiem. Sprawdź, czy nie ma w nim czegoś cennego. Okej, okay, czyli teraz odblokowujemy najlepszy silnik. Kurde, ale widać, że kamera jest nieprzystosowana do najlepszego upgrade'u w tym momencie, bo... ten najmniejszy V8 byłby na takiej wysokości. What turn? I never promised you nothing. I was wrong about you. You're just like everyone else. A husk, an empty shell. You're nothing! Hey! Where is the child? She'll know this. Tell her to trust you. Tell her Mama Hope is waiting. Here. She'll be here. That's where the old one brought her. This desert dweller with his cloak and his staff. But he'll have kept her safe. Tell her. Tell her she is Glory. Her name is Glory. Dobrze, że nie przetworzyli Glory jako chwała, bo to by było trochę dziwne. Nadzieja i chwała. I never asked you your name. Max. My name is Max. Czam jak się cicho wcisnął. Dobra, zobaczmy, gdzieś fabuła mnie. Seven. O, tu mnie gdzieś fabuła kieruje. Ku Glory. O, to może będę mógł te trzy miejsca sobie ogarnąć, bo nie wiedziałem jak to wejść. Nie wiedziałem, czy muszę do podwydnia znowu zjechać, czy gdzieś, a chyba tutaj właśnie, dzięki temu to zdobędę. W ogóle patrzcie, wyczyściłem sobie całkowicie wydmy. Okej, kto się tu pojawił i po co? A tutaj taki progresik. W regionie spojówki. To jest co? A no tak, kruczopióry. W ogóle... Ej, a jest noc może? Jest! Dobra, to zajebiście. To fast travel tutaj, bo musimy... Bo jak wyjechałem, żeby sobie czyścić właśnie, to... Powiedział... Bo Max uczył sobie krótką pogawędkę z Chambaketem i... Jest. Jest autko. I było powiedziane, że trzeba zabrać furę nocą. W ogóle, będzie go widać? Jestem ciekaw. Ty właśnie, przy okazji, zobaczmy, czy jest ta grzałka tutaj. Jest, dobra. Czyli tylko spuściliśmy jej manto. No okej, okay, ale nie pogadamy. Trochę szkoda. Myślałem, że jakoś się odniesie do tego, jak dostało nas łomot, no ale nie.
Proszę, ile? 11700. Company. Time to get out of here. Get ready. Dziękuję. Tyle was widzieli. Mało paliwa. No w sumie nie zdziwiłbym. O ty, tam była ta. No co jest? Co was tu nagle tyle? Ale czekaj, bo tu jest złą, widziałem. Okej, czyli tu są te dwa ostatnie. Pyk i pyk. Ja się zastanawiałem, gdzie mogą być te dwie ostatnie paki ze złomem. No, wejdź. Jest oznaczony? No, oczywiście, że jest oznaczony. No to dobra. To pierwszy questik mamy już poboczny. Powiedzmy, że wykonany. Teraz tylko trzeba jeszcze dojechać. Ej, to akurat moja jedna z ulubionych melodii. Z takich średnio klasyków, nie? Kurde, jak to się nazywało? Kurde. To nie jest Kankan, kurde, nie. Jak to było? Nie, ale fajne to jest. O, nowe autko się odblokowało przy okazji. I czy to jest ostatnie do Skrotusa? Kto wie. W ogóle on ma takie rury, a nie ma... Gdzie? Kurde, za daleko. Serio? Przecież powinien teraz wybuchnąć. Nie, ta muzyka mnie jeszcze bawi. W ogóle, skąd kruczopióry wytrzasnął sobie audio właśnie, w sensie tą muzykę, nie? No żeż idźżeż stąd! Ile można? Bo niech po prostu będę walił po oponach, bo to jest najlepszy sposób, żeby się ich pozbyć. Dobra, jak daleko jestem? Wow, no ale żem zjechał z tej trasy! Nie. Stój. To autko trzeba troszeczkę podreperować. Cicho, ja nic nie porzucam. Chcę tylko naprawić. Szybka naprawa, tak. I wchodzimy z powrotem. Nie, ale żem turbo z tej trasy zjechał. Co mnie do smażyciela teraz prowadzi? Przecież mam jechać do tego. O, proszę bardzo. To dziwne. Kurde, nie przetworzę teraz tytułu tego, no. O, jeszcze szakali mi tu brakowało. Chcesz się pozbyć pościgu? Wal po oponach. Dobra. Okej, tamten se odpuścił, no to już teraz tylko prosto do wyjścia. Do wyjścia, Jezu. Do wejścia. Do wejścia do Czarnego Miasta oczywiście. Ty, ej, zróbcie tak prenormalnym samochodem. Gwarantuję wam, że na 90% wam to się nie wyjdzie. I akurat, dlaczego ta muzyka już nie gra, no? Dobra, jesteśmy w Czarnym Mieście, Gastown. Krzykacz, chciałeś furę. Czy tam... A, okej, czyli nie. Znalazłem kruczowóz i głośniki, których chciał krzykacz. Kluczowóz zdobył do kolekcji pojazdów, ale raczej nie będę z niego korzystał i... No ja rozwaliłem wszystkie te obozy. Looking.
dobra. Nie było pogadanki. Szkoda. I co tu się nagle tyle tych questów pojawiło? No patrzcie. Tu było wszędzie pusto. Nagle się pojawiły spotkania łupów i poszukiwań. W pewnym zadaniu. Podzielcie się złomem. No dobra, to było to akurat, o czym wspominałem. O tu. Spotkanie wywiadowcze. Cenne informacje o świecie. No, jestem ciekaw, jak bardzo cenne. O, tu kolejne jakieś spotkania wywiadowcze, które są już totalnie zbędne. Coś się pojawiło nagle, jakiś wysyp tych zadań. Znaczy zadań, spotkań. Bo zadanie to najwyżej mogę dostać tutaj, przy legendarnym spotkaniu. A jeszcze mam takowe... O właśnie, tutaj u Jita. One dwa terytorium. Jita. I ani jednego, ani razu nie jechałem w ogóle do zleceniodawców, powiedzmy. Chyba tak można ich nazwać. Dobra. Gdzie jest ten włas? Gdzieś tutaj. No dobra. Jedźmy w takim razie na wydmy. Blame me for saying, Saint, but we should really not risk the opus now that she's complete. Huh? We should focus on finishing the final touches. The angel beckons. Car ain't done. Yeah, yeah, only a few tweaks now. Need two big fuel tanks to go in the back. For the drive across the plains of silence. But that's not part of the design. Where will I, a faithful chum bucket, go? Where do I fit? Saint? Answer me! No kurde. Jakie dopalanie niebieskimi ogniami! Lubię. Bardzo lubię. Ja w sumie właśnie, jako że tutaj nic mnie nie atakuje, to sobie ściągnę w sumie ten pancerz cały. I taran. I będziemy jechali trochę szybciej. Kurde, ale... Słyszeliście, co powiedział Max? Tam a propos tych upgrade'ów, żeby właśnie wsadzić dwa takie wielkie baniaki na paliwo. Jak się Chum Bucket zląkł, że go Max opuści, zabierze Magnum Opus, bo mu nawet nie odpowiedział, dlaczego tak, a nie inaczej. Przecież dla mnie to i tak zajebiście durne, bo po co Chum Bucket ma siedzieć z tyłu, jak wystarczy tylko i wyłącznie dorobić drugie siedzenie i może siedzieć obok Maxa. I co mogą tak jechać w nieznane. No, także... Łatwo poszło? Chyba. Dobra. O, jakiś wagon. Easy. To się raczej nie zawali, wiesz, Maxiu? Okej, jest złom. Someone took shelter here. Ale nie jest to żaden złom wchodzący w coś, czy w coś, w jakieś te miejsce poszukiwań. Kurde, no. Bo właśnie to jest ten kniw, że ja muszę chyba przeszukać tutaj wszystko, żeby znaleźć to nadwozie. Nie, to zawieszenie, sorry. To nie, strzał w ciemno to zawieszenie chyba było. Zobaczmy. Tutaj tylko złom. No. Tutaj. No, tutaj też tylko złom. Dobra, jak jestem, wyjdę. A, tak po prostu. Dobra. Tutaj. Tutaj też złom. No. No, wybierz to. Tutaj też tylko złom. Tutaj też tylko złom. Gdybym tutaj przybył... Just what she was looking for. Wypasione zawieszenie, proszę bardzo. Przecież wygląda jak złom. Hunchback can probably fix it up.
Aha, i to tyle, dobra. Strzał w ciemno, kolejny cynk, który się sprawdził, to może być dla kogoś w potrzebie naprawdę niezłym schronieniem, ale ja muszę ruszać w dalszą drogę. Tak, a fajnie, że to jest schronienie, tylko co jeśli zawieje wiaterek i piasek zasypie wejście? Wtedy schronienie stanie się twoim grobowcem. Nie, wypasione zawieszenie odblokowano. To teraz tylko je naprawić. No. I ulepszyć. Znaczy ulepszyć. Zamienić od razu na te najlepsze zawieszenie. W ogóle jest jakaś różnica? Nie, w wyglądzie żadna. W przeciwieństwie do wydechu. Bo wydech no... Różnica jest kolosalna. Patrzcie, no. Bieda. Trochę lepsza bieda. Powiedzmy, że okej. Okay. Taki moc, taki w miarę spoko. Coraz lepiej. I the best. Dobra. Pancerz. W sumie pancerz już sobie lepiej założę. Tutaj jeszcze co zostało? Drobny mag misja. To u Krwistobrodego jest chyba do wzięcia. No. I pancerz to mamy na full. No dobra. Tutaj nikt więcej nic ode mnie nie chce, no to... Tak na koniec pogadajmy z Krwistobrodem i dowiedzmy się, czegoż to od nas ten chłop chce. Dobra, auto... tutaj. Lepiej handlować niż o to walczyć, nie sądzisz, koleżanko? Ja tam wolałbym handlować o proch, niż dać się zajebać dla jakiejś ilości prochu. Dobra, co byś chciał? Your deeds here have prepared us for what's ahead. And in the nick of time, war boys have been sighted, prepping most likely for an assault on our beloved ship. They're coming! Stay covered, it's crew! The standoff is upon us. If you help, we might stand a fighting chance. Bojowcy przygotowują konwój wybuchowych ciężarówek, by zaatakować twierdzę Krwistobrodego. Zniszcz je, zanim dotrą do jej bram. Kurde... Chciałem zakończyć, ale... No właśnie, powstrzymię atak konwoju, no to nie mogę teraz zakończyć. Znaczy, nie wiem, czy to jest czasówka, czy nie, ale chyba lepiej się będzie tym zająć od razu. Halo? Siema. O Boże, serio? Myślałem, że muszę autem wyjechać. Co teraz? A nie, teraz albo będę walił ze snajperki, wątpię, albo będę musiał najpierw zobaczyć konwój, że potem... Nie, muszę przegadać, on mi powie i potem będę mógł wyjechać. Okej, podwójne pręty zderzeniowe. Odblokowano. Ale jakby... To jest ten cały boom grill? Tak, to jest to. Myślałem, że będzie jakaś faktyczna armata, no ale... Nie. Po prostu... Taran. Ale ja mam taran lepszy. Z chęcią go zaaplikuję sobie ponownie na autko. I teraz możemy zająć się... tym... O, to jest dopiero pierwszy atak.
na stanowiskach? Chłopie, ja te wasze stanowiska raczej się wam niezbyt przydadzą. No chyba, że do podziwiania, jak rozpieprzam wrogów. Dobra, ten jest priorytetem. I już poszedł. Dawaj, 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 nawróć, nawróć. I gazuj. Muszę totalnie z drugiej strony teraz zajechać. Ale jak fajnie wyglądają te niebieskie płomienie. W ogóle co trzeba dostać do ognia, żeby zrobił się niebieski? Półwiatr lewego hał... Co? Chłopiec, skąd ty bierzesz takie określenia? O, faktycznie załatali tę dziurę. I co, pewnie będą trzy ataki. Patrz, a w sumie dobra, spróbuję na czołówkę załatać. O, taką pośrednią czołówkę. No, tak średnio, grzmot lepszy. Dobra, ty przeładowuj. Bum! Pokonaj trzech po zainstalowaniu V8. Zajebiście. Dobra, grzmota. Aha, i to tyle. No to faktycznie dużo ich było. W drobny mak. Szturm został powstrzymany. Twierdza Kwistoprotego jest na razie bezpieczna. Dobra, i Kwistobrody już też niczego ode mnie nie chce. No dobra, czyli została mi jeszcze tylko misja uspojówki, ten cały Exodus. Tylko pytanie brzmi... Bo ja tam muszę iść bez autka. Czy to mnie od razu wrzuci w misję, czy będę miał dojechać gdzieś? Stary, ja rozwaliłem wszystkie obozy. Dobra, YOLO, ryzyk fizyk. Ty, w sumie, czekaj, ja już tu mam wszystkie projekty, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze potrzebuję po jednej części do każdego z pozostałych. No dobra. The food you found has really made a difference here. After we pack the vessel, there is still much to go around. Dobra, to jaka jest ostatnia misja od ciebie? Prawdopodobnie ostatnia. We are done prepping. My children are ready. The long journey awaits. They won't even make it through Dead Baron's Pass. I would ask you one last favor. The way I see it, only you have the skills and experience to get the truck through the jaw. Once we're safely out, my children will assemble the ship and set sail. What do you say? Not for free. You'll be rewarded. Exodus. Zabierz transporter piaskowego pojazdu do punktu startowego na Białej Równinie. Aha, i okej, transporter dodany do kolekcji. The truck is set up outside with the dune barge and all equipment packed in tight. Good luck, traveler. We all need it. Okej. My children will meet and the truck at the edge of the Great White Sea. Dobra, spodziewałem się czegoś totalnie innego. No dobra, to się możemy tym zająć w sumie jeszcze. Gdzie mnie to prowadzi? Na razie do szczęk. No jakby moja strzelba jest spoko. Tylko ten pojazd jest trochę do dupy. Dobra. Czyli potrzeba się tym zająć później. Dobra. Perywan tu wytnę, no bo po co to pokazywać? Znaczy później. Potrzeba chyba bardziej full amunicji, mi się wydaje. A dobra. Póki co, to jest nieważne. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym być może dokończymy tę misję i zajmiemy się może jakimś legendarnym spotkaniem. Bo nie chcę jeszcze progresować teraz fabuły, bo to mi się tutaj wchodzi w taki mocny endgame. Zwłaszcza, że Max wspomina o wsadzeniu właśnie tych wielkich zbiorników na paliwo.
i nie chce, żeby Chumbucket z nim jechał, no to to chyba dość dobitnie świadczy o tym, że chce ulepszyć Magnum Opus do poziomu Interceptora i jechać dalej przez pustkowia na równiny spokoju. No ale dobra, póki co ode mnie to tyle. W kolejnym odcinku spróbujemy dokończyć tę misję. A póki co ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!